Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem teraz na skraju Kotliny Kłodzkiej. Według wszelkich znaków na zegarze za chwilę powinien nastąpić wschód słońca, ale być może teraz tak stanę, żebyście widzieli nieco lepiej to, co się dzieje za mną. Po prostu nasuwa się z północy bardzo ostry i dynamiczny front atmosferyczny z dużą ilością chmur, które zakryły potencjalnie wschodzące słońce. Tuż przed wschodem słońca natomiast rozgrywały się tutaj cudowne rzeczy. Niebo zapaliło się przepięknym czerwonym kolorem. Tam w oddali na zboczu stoi maleńki kościółek i on stał się tematem mojego zdjęcia. Tuż za mną też widzicie przepiękne, jak sądzę, są to świerki srebrzyste i one też stanowiły temat kilku moich zdjęć. Dwa stojące tutaj aparaty, jeden z nich, czyli ten tutaj stojący, to jest Nikon D850, wspaniała lustrzanka, którą fotografuję już od kilku lat i wykonuję tym aparatem zdjęcia. Tutaj ten aparat bliżej Was stojący to jest bezlusterkowiec Z50 i on służy do tego, aby robić timelapsy, które po prostu ożywiają moje vlogi. Fotografowanie o dzisiejszym poranku jest oczywiście pokłosiem moich wczorajszych poszukiwań. Cały dzień spędziłem na tym, aby szukać ciekawych miejsc, w których mógłbym rozpocząć dzisiejszy plener. I tak jak wielokrotnie już Wam mówiłem, nie ma nic gorszego niż wyjechanie gdziekolwiek na tak zwaną pałkę lub inaczej, jak to się mówi w piłkarskim środowisku, na aferę i liczenie na to, że powstaną wówczas jakieś cudowne zdjęcia. Oczywiście zawsze mamy coś takiego, co nazywa się przypadkiem i wówczas rzeczywiście możemy trafić na jakieś intrygujące, ciekawe miejsce, ale ja sugerując się tutaj podpowiedziami osób mieszkających w tym rejonie, plus do tego mapa, plus do tego oczywiście wizyta w terenie i właśnie taką ciekawą polanę na niezbyt wysokiej górce odszukałem i tutaj rozpocząłem dzisiejszy dzień poranną fotograficzną sesją, licząc na to, że będę mógł fotografować wschodzące słońce. No jest to bardzo ciekawa, rozległa panorama z bardzo wieloma ciekawymi motywami, które mogą służyć za pierwszy plan, tak jak tutaj po lewej stronie owe świerki, które wzbogacą zdjęcie o dodatkowe elementy. Jest też dużo ciekawych takich szczegółów w krajobrazie, bo tak jak przed chwileczką Wam opowiadałem o owym kościółku, mamy też kilka tutaj szpalerów drzew, no i na horyzoncie śnieżnik będący najwyższym szczytem tego rejonu. W tym ujęciu zdecydowanie lepiej widać właśnie wszystkie owe detale, piękne linie, które się tutaj łamią, bardzo ładnie układają. O świcie już nie słychać, ale z wieczora było tutaj bardzo dużo hałasu, bowiem trwa rykowisko. Nasuwa się dosyć chmurzasty front atmosferyczny, skutecznie zakrył więc słońce i jak sądzę, już nie ma na co tutaj dłużej czekać. Zresztą ono już jest, jak tak mi się tutaj wydaje, nad horyzontem, bo jest taka dosyć jasna plama w nieco mniej gęstej warstwie chmur. Ale naprawdę warto ryzykować, warto czekać. Każdy taki wyjazd jest bardzo ciekawym doświadczeniem, pozwalającym na wzmocnienie swojego warsztatu. Nie każdy z nich będzie obfity w miliardy interesujących zdjęć, ale tak jak już być może słyszeliście to ode mnie, nie jeździmy po to, aby mieć z każdego wyjazdu po 50 czy 100 udanych zdjęć. Świetnie jest, jeżeli mamy co najmniej jeden dobry kadr. A wydaje mi się, że taki kadr dzisiaj powstał. Dlatego ten poranny wyjazd
ową poranną sesję uważam za jak najbardziej udaną. Tutaj jeszcze za mną widzicie zapewne ten piękny szpaler świerków. To jest znakomita osłona przed wiatrem, który wiał całą noc, także wydawało mi się, że odrobinę padało. Natomiast stojąc tutaj za owym szpalerem świerków, no po prostu czuję się bezpiecznie, jest też ciepło, no bo te jesienne poranki są przecież bardzo, bardzo już chłodne. Tutaj widać właśnie owo słoneczko. Już jest bardzo wysoko nad horyzontem. Tutaj też, zobaczcie, tam z tyłu bardzo wyraźnie widać za tymi świerkami nisko nadciągający front atmosferyczny, który za chwilę chyba też tutaj nadciągnie. Jako że są to góry, dominuje dzisiaj wykorzystywany przeze mnie obiektyw długoogniskowy, jest to obiektyw 70-200, jak widzicie, kompletnie bez telekonwertera, za to z filtrem połówkowym szarym o dwóch działkach EV, który ma nieco skompresować rozpiętość tonalną pomiędzy dosyć ciemnym dołem a znacznie jaśniejszą górą. I to jest jak gdyby absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o mój fotograficzny zestaw, który był przeze mnie wykorzystywany. Chwilę też stosowałem obiektyw szerokokątny, ale ten obiektyw szerokokątny w tym pejzażu podczas dzisiejszego dnia się nie sprawdził. Jak zwykle do porannego fotografowania założyłem gumiaki, które chronią moje nogi przed przemoknięciem w wilgotnej, mokrej, bardzo mokrej trawie. Natomiast sprzęt mam spakowany w plecaku. Od pewnego czasu posługuję się nowym plecakiem. Jest to plecak firmy Lowpro. Jeżeli macie ochotę, to w przyszłości zrobię recenzję tego plecaka. Jest to moim zdaniem bardzo udany plecak. Miałem go już na kilku wyprawach i znakomicie się sprawdził. Zatem, jeżeli chcecie takiej recenzji, to po prostu napiszcie o tym w komentarzach na dole. No i powiedzmy sobie szczerze, jak się nazbiera 25 komentarzy mówiących: Marku, zrób recenzję tego plecaka, no to wam zrobię. Jak zwykle będzie to recenzja absolutnie nie sponsorowana, tylko recenzja praktycznego użytkowania tego plecaka przez osobę, która kupiła ów sprzęt na własne potrzeby. Także pamiętajcie, 25 komentarzy, tak, chcemy tej recenzji, będzie recenzja. Nie będzie 25 komentarzy, recenzji nie będzie, bo to będzie oznaczało, że kompletnie was tego typu moje opowieści nie interesują. Zawsze, jak to po porannej sesji, dobrze mieć jest odrobinę czasu na łyk gorącej kawy. Tu przy okazji widzicie taki blik, który pojawia się na dole ekraniku. To jest konsekwencja niezbyt dobrze skorygowanego układu optycznego. Teraz, kiedy przykryłem źródło światła, natychmiast ten blik zniknął. Cóż, nie zawsze układy optyczne w naszych urządzeniach, które za pomocą których tworzymy zdjęcia czy też filmy, są dobrze skorygowane pod względem właśnie neutralizacji blików, też inaczej mówiąc flar. I stąd się bierze też między innymi różnica w cenie tego typu urządzeń. Bo po prostu te, które są lepsze, które posiadają elementy korygujące właśnie owe pojawiające się bliki, są z reguły po prostu droższe.
I to już wszystko w tym odcinku markowego vloga o fotografii. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną podczas owego porannego pleneru. Jak zwykle zachęcam do pozostawienia kciuka na dole. Pamiętajcie, te osoby, które chcą recenzji nowego plecaka dla turystów chodzących, wyruszających na różnego rodzaju wyprawy, proszę o odpowiedni komentarz na dole. W ogóle zachęcam Was do komentowania tego filmu i zapraszam do subskrypcji oraz do filmu, który ukaże się gdzieś tam, w być może niedalekiej przyszłości. Jeszcze raz wielkie dzięki, do miłego zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.